Supra Broker z Wrocław walczyła na wyjeździe z Unią Racibórz. Mecz zakończył się wynikiem dość niespodziewanym. 20-15 dla Wrocławia. Natomiast nasza drużyna przyjezdna AZS AWF Warszawa walczyła z budowlami Łódź i tam niestety uległa nieznacznie 17-15. W Raciborzu też były emocje do końca spotkania, do ostatniej walki, nie było wiadomo, kto wygra mecz. Na szczęście drużyna wrocławska okazała się mocniejszą drużyną i mieliśmy wynik 20-17 dla drużyny wrocławskiej. I ta drużyna jest liderem w tej grupie. Przedstawmy może teraz Hieronim mecze, kto dzisiaj z kim się spotka na macie, tak jak mamy prezentację. W pierwszej walce spotka się Blaszka Jessica z AZ Supra Brokers. A w drużynie AZS AWF Warszawa wystąpi Anna Łukasiak. W drugiej walce zobaczymy w drużynie Supry Brokers Maga Metsulanow Zalinkan. Po stronie Warszawy wystąpi Adrian Wagner. To będzie walka w stylu wolnym, kategoria 57 kg. W kolejnej walce kategoria 66 kg, styl klasyczny. Dawid Kareciński, Supra Brokers. I Dawid zmierzy się z Romanem Paczurkowskim, aktualnym mistrzem Europy. W kolejnej walce spotkają się kobiety w kategorii 58 kg. Kit Tatiana, Supra Brokers. Walczyć będzie z zawodniczką Wysak Antynala. Kolejna walka, kategoria 74 kg w stylu wolnym. Maj Eryk po stronie Supry Brokers z Wrocławia. A jego przeciwnikiem będzie Kipan Pablo. Kolejna walka to jest 85 kg, styl klasyczny, Chrząszcz Filip, Supra Brokers. A jego przeciwnikiem będzie Maksym Zakariuk. Następna walka kobiety, kategoria 69 kg, Hanslikowa Adela, Supra Brokers. Jej przeciwniczką będzie Harkosowa Ala. Kolejna walka, 97 kg, styl wolny, przedostatnia walka. Minkajlow Zelinkhan, Supra Brokers. Walczyć będzie z Gazimogodowem. Będzie to ciekawa walka. Ostatnia walka, kategoria 130 kg, styl klasyczny. Pana Łukasz, Supra Brokers. I tu będzie walka z młodym zawodnikiem Marcinem Luto, czyli doświadczenie Łukasza i młodość Marcina. Ciekawe, jak się zakończy ten pojedynek najcięższej kategorii wagowej. W tym momencie widzimy już pierwsza walka, kategoria 48 kg, zapasy kobiet. W narożniku Supry Brokers, Julian Kwit oraz Józef Tracz. A po stronie AZS AWF Warszawa Andrzej Jaworski, Artur Kruszewski będą. Zapraszamy na macie, już widzimy w tym momencie Blaszka Jessica Supra Brokers. I jej przeciwniczka właśnie wychodzi do narożnika. Motywuje trener ją. Zapraszamy, wchodzą już na matę. Anna Łukasiak już jest na środku. I będziemy świadkami pierwszego pojedynku. Dziewczyny zaczynają, mężczyźni kończą. 9 pojedynków przed nami. Pierwszą walkę dzisiejszego meczu. Sędzia Maciej Zakowicz rozpoczął pierwszy pojedynek. Przypomnijmy, 2 razy 3 minuty, 30 sekund przerwy.
No właśnie, przypomnijmy naszym widzom przepisy, bo to są troszeczkę inne przepisy niż przepisy w zapasach. Na potrzeby Krajowej Ligi Zapaśniczej mamy zwycięstwo, może się zakończyć poprzez położenie na łopatki oczywiście lub przewagę techniczną, z tym, że przewaga powinna wynosić minimum 12 punktów. Tak, tutaj mamy tą drobną różnicę na potrzeby ligi, że przewaga wynosi 8 punktów, a nie tak jak jest z tym wolnym mężczyzn oraz w zapasach kobiet, że jest to 10 punktów technicznych, przewaga 10 punktów technicznych. Natomiast przypomnijmy, że w tym roku w Krajowej Lidze Zapaśniczej się zmieniło troszeczkę pod względem tym, że wygrana walka jest zapisywana w sposób taki, jak jest zakończona, czyli jeżeli jest wygrana na punkty bez zdobycia punktu technicznego, jest to 3-0. Dokładnie. Jeżeli jest zdobyty punkt techniczny, jest 3-1. Jeżeli jest przewaga techniczna bez zdobycia punktu, jest 4-0 z punktem 4-1 i położenie na plecy 5-0. Tutaj już obserwujemy pierwszą akcję techniczną. Sędzia pokazał już pierwsze upomnienie pasywności. Przy drugim upomnieniu będziemy mieli przymusowy parter i próbę wykonania chwytu przez zawodniczkę aktywniejszą. Przypomnijmy, zawodniczka AZS Supra Brokers Wrocław, zawodniczka z zagranicy, dokładnie z Holandii. Jest to trzecia zawodniczka na naszym kontynencie. Mistrzostwa świata, zdobyła brązowy medal. Natomiast jej przeciwniczka jest też utytułowaną zawodniczką. Piąte miejsce na Mistrzostwach Świata, piąte miejsce również w Mistrzostwach Europy, więc pewnie pojedynek będzie bardzo, bardzo wyrównany. Miejmy nadzieję, że zakończy się sukcesem gospodyni. AZS Supra Brokers Wrocław idzie na medal. Tak przynajmniej zapowiadają trenerzy po nieudanym początku. Po nieudanym początku w poprzednim sezonie, w tym roku wystartowali znakomicie. Mamy już na tablicy w tym momencie 1-0 dla niebieskiej zawodniczki, czyli zawodniczki gości z AZS-u AWF-u warszawskiego. 2,5 minuty, zaraz będzie 30 sekund do przerwy, koniec pierwszej rundy. Akcja zawodniczki Supry Brokers próbuje opanować, sędzia pogania, żeby zaliczyła punkt i wznawia walkę w pozycji stojącej. 20 sekund do przerwy. Rozpoczynamy walkę w stójce. Pierwszy pojedynek dzisiejszego meczu, walka otwarcia, bardzo ważna, zawodnicy duża koncentracja obu zawodniczek, 3 sekundy, 2 i zakończyła się pierwsza runda, 30 sekund przerwy i za chwilę rozpocznie się druga runda, a po tym pojedynku będziemy oglądać pojedynek w kategorii wagowej 57 kg styl wolny, czyli zmienimy kategorię wagową, ale również zmienimy styl wolny mężczyzn. Styl wolny mężczyzn, sędzia zaprasza już do drugiej rundy, 1-0 wciąż na tablicy dla zawodniczki gości. Druga runda pojedynku. Na razie walka jest bardzo statyczna, zawodniczki się badają. Miejmy nadzieję, że to się zaraz rozwinie rzutami, chwytami. Ożywmy trochę te trybuny. Krasnal pomaga. Zejście do nogi zawodniczki AZS-u warszawskiego. I czy wyjdą za matę, czy tak. Wyjście za matę i kolejny punkt. Mamy 2-0. I zapraszam do dopingu. 2-0. Wynik w zapasach 2-0 jeszcze nie jest rozwiązaniem. To wszystko jest przed nami. Mamy do końca jeszcze
2,5 minuty prawie. Także zawodniczka w kostiumie czerwonym ruszyła do ataku. Przegrywa pojedynek, musi odrobić tą stratę. W innym przypadku skończy się ta walka jej porażką. 2 minuty do końca walki. Kibice dopingują. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Pada deszcz. Na szczęście walki zapaśnicze odbywają się w hali. Zawodnikom ani kibicom to nie przeszkadza. Próba ataku. Sędzia czeka, aż zawodniczka wrocławska opanuje całkowicie swoją przeciwniczkę, żeby przyznać punkty. Tak w drodze przypomnienia, mamy wprowadzenie bez zagrożenia za 2 punkty i rzut z góry do pozycji zagrożonej za 4 punkty, czyli naprawdę wynik 2-0 nie oznacza jeszcze nic, szczególnie, że jeszcze mamy 1,5 minuty drugiej rundy do końca walki. Zaczynamy, już trybuny żyją, Wrocław żyje, robi hałas. Sędzia pogania cały czas zawodniczki do akcji technicznej, natomiast wyczekują na odpowiedni moment. Trybuny we Wrocławiu się zaczynają powoli budzić. Jest to pierwsza walka, więc myślę, że będzie tutaj gorący mecz. Ciekawy, z wieloma walkami. Dokładnie tak, budzi ich maskotka, piękna maskotka AZ Supra Brokers Wrocław. Wspaniale to wygląda. Widzieliśmy już na rozpoczęciu. Natomiast w pojedynku, wracamy do naszego pojedynku. W pierwszej walce nie zmienił się wynik. Nadal prowadzi zawodniczka AZS AWF Warszawa 2-0. I ostatnie sekundy. Musi zaatakować teraz zawodniczka w kostiumie czerwonym, jeżeli myśli o... I właśnie to czyni, tak jakby słyszała moje słowa. Zejście do nóg. Na skraju maty. Niestety. Niestety, 5 sekund. I mamy zakończoną pierwszą walkę. Stosunkiem 0-2 w małych punktach technicznych, co daje nam zapis meczu 0-3 dla drużyny przyjezdnej, czyli dla drużyny AZS-u AWF-u warszawskiego. Teraz... No i niestety rozpoczęło się nie za bardzo dobrze dla gospodarzy. Natomiast mamy jeszcze przed sobą oczywiście 8 pojedynków. Wszystko jest przed nami. Emocje są przed nami. I kolejny pojedynek, przechodzimy do zapasów w stylu wolnym. Zobaczymy tutaj reprezentanta Rosji. W drużynie AZ Supra Brokers Wrocław wystąpi pozyskany zawodnik właśnie z Rosji. Magomed Sultan. Trudno wymówić, długie nazwisko. Magomed Sultan, a jego przeciwnikiem będzie Adrian Wagner. Adrian Wagner jest młodym zawodnikiem, ale już miał przyjemność uczestniczyć w zawodach międzynarodowych, w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy. Jest to aktualny mistrz Polski, także... Zobaczymy, jak się potoczy ta walka. Zawodnik Supry Brokers, widać, że próbuje zdominować od początku walkę. Natomiast młody zawodnik z AZS-u nie poddaje się, stawia się od początku. O, pierwszą akcję mamy, zejście bardzo dynamiczne. Za 2 punkty dla zawodnika w stroju czerwonym, dla zawodnika Supry Brokers. I klasyczne, Kuba, klasyczne zejście do nóg, w parterze również 2 akcje, pięknie to wykorzystał z parter
I wynik już jest 6 do 0, dosłownie po 40 sekundach. Bardzo dynamiczna walka w małych kategoriach. Bardzo często jest to atrybut tej wagi, że zawodnicy szybko idą do akcji, szukają i znowuż szuka zawodnik Supry Brokers obejścia, dojścia do nogi. Dokładnie tak. Po tej walce będziemy mieli walkę w stylu klasycznym. W stylu klasycznym wystąpi za chwilę zawodnik Dawid Karaciński i zmierzy się z Romanem Paciurkowskim. Można powiedzieć, dwóch młodych, uzdolnionych zawodników polskich. Ale my obserwujemy, wynik nie zmienił się, w dalszym ciągu 6-0. Widać lekką przewagę i większe doświadczenie zawodnika w kostiumie czerwonym, zawodnika z Wrocławia. I wszystko wskazuje na tym, że ten pojedynek może rozstrzygnąć na swoją korzyść. Przypomnijmy, poprzednia walka zakończyła się wynikiem 2-0, czyli w zapisie jest 0-3. Prowadzi stolica Polski, Warszawa, Wrocław, stolica Dolnego Śląska, czyli dwie stolice spotkały się w dzisiejszym spotkaniu o Mistrzostwo Polski Krajowej Ligi Zapaśniczej. Tutaj teraz przepraszam Cię, Hieronim, że przerwę, ale mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, gdyż zawodnik Supry Brokers otrzymał przymusowy parter z racji takiej, iż był aktywniejszy i wykonał kolejne dwa punkty, czyli już mamy 10-0 na tablicy i 2, to jest 12-0, co ogranicza, co oznacza przewagę. Fantastycznie, ale się obudziły trybuny, oklaski, ludzie stają z miejsc. Brawa, brawa, rzeczywiście bardzo piękna akcja, dużo punktów technicznych, dużo akcji, nie tylko w stójce, również w parterze. I zmienia nam się wynik na tablicy dużych punktów, bo w tym momencie już mamy prowadzenie wrocławskiej Supry 4-3. Bardzo ciekawy wynik, bardzo ciekawe spotkanie otwiera nam się, szczególnie, że teraz walka dwóch mocnych, krajowych zawodników czołówki kategorii 66 kilo. Niektórzy, Kuba, nazywają to walka wieczoru. Myślę, że będzie wyjątkowo wyrównany pojedynek. Zobaczymy, kto będzie bardziej skoncentrowany. Jest to walka, można powiedzieć, o dominację w naszym kraju. Do tej dwójki zawodników dołącza aktualny mistrz świata, w zasadzie to oni do niego mają zamiar dołączyć do rywalizacji o miejsce w reprezentacji. Roman Paciurkowski! Tak, moi drodzy, w tej kategorii 66 kilo mamy w Polsce bardzo mocną rywalizację, bo mamy wicemistrza świata z tego roku, z Paryża, Bernatka Mateusza z Piotrkowa. I to jest ta właśnie kategoria wagowa, gdzie ci dwaj zawodnicy z pewnością będą deptać po piętach. Będą deptać po piętach naszemu wicemistrzowi świata. Pozdrawiamy jednocześnie oczywiście naszego wicemistrza, Mateusz Bernatek, potocznie Bamban, a my obserwujemy zaplecze w tej kategorii wagowej. Przypomnę jeszcze raz, Dawid Karaciński z Wrocławia i Roman Paciurkowski z Warszawy. Roman już próbuje pierwszą akcję techniczną wykonać, ale Dawid zablokował i szuka dalej wybrać rękę i dążyć do swojego chwytu technicznego. Sędzia pogania zawodników. Oglądacie Państwo młodzieżowego mistrza Europy do lat 23. Roman Paciurkowski w kostiumie niebieskim, a zatem za błędem Warszawa. Dawida Karacińskiego nie muszę. Przypomnijmy może, Dawid Karaciński wywodzi się z Rudy Śląskiej, wychowanek tego klubu, obecnie jest we Wrocławiu, reprezentuje AZ Super Brokers Wrocław, jest zawodnikiem WKS-u Śląsku Wrocław,
także zaklimatyzował się we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska. Roman Paciorkowski, zawodnik z Warszawy, zdobył w zeszłym roku tytuł Mistrza Europy. No i Hieronim, powiedzmy, jakie wyniki mamy w tym momencie na macie, no bo Roman jest mistrzem Europy U23, a Dawid Kareciński jest obecnie mistrzem Polski w kategorii wyższej, bo do 71 kilo, ale jest także medalistą Igrzysk Wojskowych z zeszłego roku, więc cały czas jest na topie, jeden jak i drugi zawodnik i cały czas walczą. Teraz jest sytuacja, w której sędzia daje do przymusowego parteru Romana. To jest ta sytuacja, która umożliwia zdobycie może troszeczkę łatwiej punktów jak w stójce. Miejmy nadzieję, że Dawid wykorzysta tą swoją szansę. Próba lewo, prawo. I poszedł na lewą stronę. Sędzia daje dwa punkty. Pozycja zagrożona, dwa punkty. Blokuje nogami, sędzia zauważył, ale nie przerwał. No i wykorzystał ten swój parter Dawid Karaciński. Tutaj sędzia upomina zawodnika niebieskiego za blokowanie, haczenie nogami za nogę zawodnika atakującego. Przypomnijmy, że styl klasyczny różni się. Być może zawodnicy napatrzyli się przed walką swoją na styl wolny i też próbują nogami haczyć. Niestety nie wolno. W stylu klasycznym walczymy tylko do pasa. Nogami nie wolno haczyć, podcinać, ani tym bardziej łapać za nogi. 2-0 po 2,5 minuty pierwszej rundy. Walka o uchwyt. Widzimy już praktycznie pełne trybuny we Wrocławiu w hali, więc ludzie się schodzą, kibicują, zaczynają żyć za pasami w stolicy Dolnego Śląska. Widzimy na trybunach wielu wrocławskich zawodników, legend, trenerów, prezesa Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego Mariusza Kruczyca. Widzimy naszego wielokrotnego medalistę Jacka Jaracza. Widzimy Mieczysława Tracza, olimpijczyka, więc jest i Artur Michalkiewicz. No rzeczywiście, Kuba, tylu medalistów, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, hala stulecia we Wrocławiu chyba jeszcze nie gościła i olimpijczyków. Zakończyła się w międzyczasie pierwsza runda, mamy przerwę. Wynik pojedynku nadal 2-0 dla Dawida Karacińskiego. Bardzo ciekawie zapowiada się ta druga runda. Bardzo ciekawie, bardzo wyrównana walka. Od początku Roman ostro ruszył Dawida. Już Wrocław żyje kolejną walką. Obydwaj zawodnicy słyną z tej zaciętości woli walki. Nie odpuszczają nawet na centymetr maty. O każdy milimetr walka się toczy, maty. Każdy z nich próbuje dojść do swojej klamry rzutowej. I pierwsza próba Karacińskiego, niestety nieudana, ale akcja bez punktów. Dawid Karaciński próbą. Żaden z zawodników nie chce się cofnąć na krok do tyłu, cały czas do przodu, jeden jak i drugi. Wydaje się być bardziej aktywnym Dawid Karaciński. Jakby mądrzej rozplanował sobie tą całą walkę i siły rozłożył. I kolejna próba, tym razem udana. Rzut z góry, rzut suplesowy. I powtórka, kolejne 4 punkty, ale się zmienia jak w kalejdoskopie. I skontrowany w tym momencie. Pozycja zagrożona. Należy mocne te noce. Trenerzy pokazują, że były plecy, łopatki tak zwane na macie. Niestety sędzia tego nie potwierdził. Teraz ten doping jest bardzo potrzebny. W przeciągu kilku sekund. 4 akcje techniczne i 8-4. Tym, że teraz prowadzi zawodnik z Warszawy.
Roman Paciuchowski. No, spodziewaliśmy się, że ta walka będzie ciekawa. Zostało minuta 15 sekund. To jeszcze bardzo dużo, to jeszcze bardzo dużo. Po minuta 15 sekund to może się jeszcze wszystko zdarzyć. Maskotka Supry zachęca kibiców do gorącego dopingu. Nie minuta do końca. Potwornie zmęczeni zawodnicy. 8 do 4. 8 do 4. A jak mówię, to będzie wyrównany mecz walki. 8 do 4 dla zawodnika z Warszawy. I rozpoczęła się ostatnia minuta. Ostatnia minuta, ostatnie 40 sekund, już mamy na tablicy. I czy Dawid jeszcze się zmobilizuje i wykona akcję techniczną, czy zostanie wynik, który mamy? I 20 sekund do końca tego spotkania. Pięć sekund i nie zmieni się już chyba nic. I ostatnie sekundy, brawa! I zakończyła się pojedynek, zakończył się pojedynek. Chyba za wcześnie pochwaliłem Dawida Karypińskiego. Nie wiem, czy Roman Paciurkowski ma jakiś podsłuch tutaj, usłyszał nasze słowa, ruszył do ataku, w przeciągu kilkunastu sekund zdobył aż 8 punktów. Mamy 4-8, czyli wynik wygrana poprzez punkty techniczne. Zapis 1-3 dla Romana, dla AZS-u, co daje nam wynik w meczu 5-6. 6 punktów dużych ma AZS AWF warszawski. Teraz, moi drodzy, będzie 58 kilo kobiet. Kip Tatiana, AZ Supra Brokers, z Łysak Anelina, KS AZS AWF warszawski. Ale zobacz, Kuba, jakie piękne dziewczyny zapowiadają ten pojedynek. 58 kg za pasy kobiet. Coś wspaniałego, piękne widowisko. Ja nie chcę być świeronim stroną. Jest na co popatrzeć, nie tylko walki zapaśnicze. Ja jestem rodowitym wrocławianinem i Wrocław słynie z pięknych kobiet. Dokładnie. I to jest tak piękne miasto, które posiada tak piękne kobiety, że jeszcze tylko pięknych zapasów tu brakowało, które właśnie się pojawiły. Wyrównane spotkanie, kolejna walka, to już jest trzecia walka w tym meczu. Przypominam, 9 walk dzisiaj będziemy oglądać na macie we Wrocławiu, w Centrum Kongresowym Hali Stulecia. Ja przypomnę, że zawodniczka Supry Brokers Wrocław to Ukrainka, reprezentuje klub wrocławski. Jest to zawodniczka już utytułowana na arenie międzynarodowej, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Natomiast jej przeciwniczka to jest mistrzyni Europy kadetek i też mistrzyni Europy, wicemistrzyni Europy i wicemistrzyni świata. Także obydwie zawodniczki są już znane na arenie międzynarodowej. Zobaczymy, jak się zakończy ten pojedynek, jak do tej pory zmienia się prowadzenie, jak w kalejdoskopie. Po każdym pojedynku na czoło wychodzi drużyna. Na początku prowadziła Warszawa, później prowadzenie po drugiej walce przejął Wrocław, a po trzeciej walce z kolei znowu wychodzi Warszawa na prowadzenie, minimalnie wprawdzie 6-5. Idź, mamy kolejny pojedynek. Europy, brązowa medalistka mistrzostw świata. To już jest górna półka sportu zapaśniczego kobiet. Ja może dodam zapasy we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, kolebka mistrzów. Przypomnijmy, mamy tutaj nie tak dawno, wprawdzie to już troszeczkę lat minęło, medalistę mistrzostw, igrzysk olimpijskich, Damian Janikowski,
To właśnie zawodnik wrocławski z Dolnego Śląska. Jedyny klasyk w ostatnim czasie, który zdobył medal olimpijski. Na ostatnich igrzyskach Monika Michalik zdobyła brązowy medal. Także tutaj Wrocław słynie z dobrej pracy z dziećmi, z młodzieżą. Cały Dolny Śląsk, kluby bardzo aktywnie działają wśród właśnie dzieci. Jest realizowany program Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci. Zachęcamy młodzież, zachęcamy dzieci szkoły podstawowej z gimnazjum do uczestniczenia właśnie w tych zajęciach ogólnorozwojowych. I tu proszę bardzo, rozpoczyna się atak i to sukcesem. Dwa punkty dla zawodniczki Supry Broker. Pierwsze punkty na tablicy, 2 minuty 30 sekund. Tatiana Kić rozpoczęła punktację w tej walce. 20 sekund do przerwy, do końca pierwszej rundy. Prowadzenie zawodniczki Supry Brokers. Po pięknej akcji technicznej, zejścia do nóg, wyjścia opanowania zawodniczki. Teraz kolejna próba. I bez punktu pokazuje sędzia. Kolejna próba, ale ten sam atak, czyżby ją już przeciwniczka wyczuła. Tym razem się udało jej wybronić. Wynik nie ulega zmianie i zakończyła się pierwsza runda. 30 sekund odpoczynku, 30 sekund na podpowiedź trenerów. Być może zmienić taktykę, zmienić nastawienie czy stójkę. Trenerzy podpowiadają i za chwilę rozpoczniemy drugą rundę tej walki. Do przerwy mamy wynik 2-0 dla zawodniczki gospodarza. Druga runda przed Państwem w kostiumie niebieskim. Andrzej Nalesak, Andrzej Zachowem Warszawa, kostiumie czerwonym. Tak się jeszcze rozglądam, Hieronim, tutaj po trybunach i powiem Ci, że widzę kluby zaprzyjaźnione nawet. Agros Żarski przyjechał. Przyjechały Tygrysy z Kąty Wrocławskie. Nawet trener wrocławskiego Śląska Andrzej Maksymiuk zasiadł na trybunach. I dwa punkty mamy dla zawodniczki i 2-2 na tablicy. Mimo ataku zawodniczki w kostiumie czerwonym, kontratak zawodniczki z Warszawy i to na jej koncie lądują dwa punkty. Przypomnijmy, że przy zakończeniu się walki przy remisie, przy 2-2 jest remis w walce i wtedy zapisujemy po jednym punkcie dużym dla jednej, jak i dla drugiej drużyny. To jest ta różnica w przepisach sędziowskich, ale myślę, że tutaj jeszcze wynik jest otwarty, jeszcze 2 minuty do końca walki. 2 minuty do końca walki, na macie dużo się dzieje, na trybunach jeszcze więcej, komplet trybun, przypomnijmy, we Wrocławiu bardzo dużo kibiców jest z tych regionów, gdzie zapasy są popularne, wyjątkowo popularne, tutaj jak wspomniałeś, są kibice z gminy Kąty Wrocławskie, powiatu wrocławskiego, z Wrocławia oczywiście, bo to pojedynek we Wrocławiu. I też z regionu Dolnego Śląska zawitali do nas kibice. Ta akcja bez punktów. Sędzia pokazał górę. Rozpoczyna się w stójce. Kolejne minuty mijają. Zostało już ich 1,5 minuty do końca. Wynik jest, jak i sama walka, bardzo, bardzo wyrównany, 2-2. Jednak spróbowała przeważyć szans zwycięstwa na konto AZ Supra. Rzut do drogi. I akcja oceniona na 2 punkty przez sędziego. 4-2 wychodzi. I bardzo słusznie sędzia ocenił tą walkę. Do tej pory jego postawa jest bez najmniejszych zarzutów. Czysto, klarownie, bez żadnych pretensji poszczególnych ekip. Bardzo dobrze sędziuje ten pojedynek sędzia na macie.
a my obserwujemy kolejne ataki zawodniczki z Wrocławia. I tak jak wspominałem na początku, znowu wybrania to jej przeciwniczka, chyba już mają wyczutą, rozpracowaną, wie jak atakuje w nogi, bardzo czujna, kolejna atak w nogi. 20 sekund i wynik na razie bez zmian. Czy tutaj zawodniczka Supry Broker z Wrocławia zaliczy punkt, czy nie? Obserwujemy to. 7 sekund. Sędzia wznawia walkę. 7 sekund do końca. Niby mało, niby dużo. Wszystko może się zdarzyć. Wynik 4-2 jeszcze o niczym nie decyduje. To jest tylko jedna akcja techniczna. Zobaczymy, co się wydarzy. Ale już nie tym razem. Jeszcze próbowała oszukać, nie zdążyła. 2 do 4, czyli mamy wynik 1 do 3 w dużych punktach, co daje nam 6 do 9 dla drużyny warszawskiej. Teraz zobaczymy na macie kategorię 74 kg, styl wolny mężczyzn. Maj Eryk, AZ Supra, Brokers, Pawlo i Pen. KS, AZS, AWF warszawski. I ten pojedynek, można powiedzieć, może być wielką niespodzianką. Może być wielką niespodzianką. I pokaz sprawności zapaśniczej wykonanego zawodnika Polska Wrocław, AZ Supra Rocker. Mamy teraz przerwę. Przerwę techniczną. Czego można nauczyć się na zawasach? Jak prezentują się młodzi ludzie, którzy uprawiają tą piękną dyscyplinę sport? Dobry. Co, przerwa to nie... Nie, no chyba nie. Wszyscy do ciebie, Kuba, w końcu. Wszyscy do mnie, jestem, widzisz, Kolo, tak rozchwytywanym człowiekiem. Słuchaj, jest tutaj, bo oczywiście autoria dobra. Nie możesz dzieciom długopis. Dziękuję. Masz tam leży. Później. Musimy już powiedzieć, że jest, słuchajcie. Kuba będzie do oczywistej pozycji. Ja idę do dzieci. Tak, przez telefon tylko. Zdążyłam. Nawet kierowi zjadłem zdążyłam. A ja nie. Ja przypomnę tylko, że są do wykupienia cegiełki. A... To będzie fundusze poprzez wykupienie cegiełki. Przeznaczone będą na... Przeznaczone będą na... Słuchajcie, sekcje zapaśnicze Akademii Zapasu Supra Brokers Wrocław. Ja proponuję młodzieży, by przyszła sobie może tam w pokój, bo za 3 minuty ruszamy z kolejnymi walkami, także... Nie rozpędzajmy się z tą przerwą. Trenera, bardzo proszę, już przygotował błyskawiczny pokaz. Wszyscy zawodnicy będą oceniani. Będą oceniani za świetnikę skoku. Jury, niesamowite postacie polskich zapasów, światowych oczywiście, trenerzy, Józef Kracz, Szemek Kraczkowski, Kuba Szczepania, Julek Kraczkowski, Maksimow, trener Kruczyc, wielkie nazwiska trenerskie i niespełna 3 minuty, proponuję, by już zaczęli. Już zaczynamy do skoki i akrobacje. Ja dla was specjalnie mam zachęty. Słynny zapaśniczy wiersz. Najpiękniejsze, najśmiałe żyły. Pokaz ekspresji, piękna i siły. Eksplozja ruchu najwyższej klasy.
to są po prostu polskie zapasy, a przynajmniej nadzieję na przyszłość, a ze Super Rocket Schoss Wrocław. Bardzo błyskawiczny pokaz oceniany. A ja już kibiców zapraszam, by wracali na swoje miejsca, ten pokaz naprawdę błyskawiczny, tak jak błyskawiczne często w zapasach bywają akcje. A kibiców już zapraszam, by wracali na swoje miejsca. Już nie mamy, rozpoczniemy kolejny pojedynek. Zapraszamy kibiców, by wracali do nas. Jeszcze końcówka pokazu sprawności. Najlepsze skoki oceniane przez najlepszy skład trenerski. Jaki jest tutaj możliwy do zebrania, jeżeli chodzi oczywiście o skład zapaśniczy. Brawa na tych młodych adeptów sportu zapaśniczego Wrocławski Krasnal. Zapraszam już kibiców, by wracali do nas. Wracajcie na miejsca, słuchajcie, mocnie dopiero będą szykać z limitu 6 na koncie AZ Super Rocket, 9 na koncie AZS AWF Warszawa. Ten mecz dopiero się zaczyna, mimo że za nami 4 pierwsze pojedynki. Scenariusz tego widowiska z pewnością jeszcze wielokrotnie będzie się zmieniał. To naprawdę wyrównane ekipy. Myślę, że niektórzy przewidywali, że tak może być po tych pierwszych porach. Dziękuję jeszcze raz wam serdecznie. Młodzi zawodnicy za piękny pokaz waszej niesamowitej sprawności. Gratulujemy trenerom, że szkolą przyszłość polskich zapasów. Wrocławska Szkoła Zapasów znana jest w Polsce, nie tylko na całym świecie. A jej żywy przypadek ten człowiek, który przechodzi właśnie tutaj do mnie. Pan Józef, nasz trzykrotny wydajca i czuzdowy wiejski. Bo oni, żeby do mnie prezesa zarządu Supra Rockers, wielkiego sympatyka sportu zapaśniczego, pana Rafała Kolarowskiego. Witamy serdecznie. To człowiek, który zna się na zapasach, jak mało który prezes wielkiej firmy, wielkiego koncernu. A my jesteśmy gotowi do rozpoczęcia kolejnej. Witamy wszystkich po krótkiej przerwie. Musieliśmy się troszkę napoić, nawodnić. Ale jak żeście Państwo widzieli, w przerwie działo się i to dużo się działo. Pokaz w wykonaniu najmłodszych adeptów zapasów. To właśnie efekty programu Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci. Dolny Śląsk słynie z pracy z dziećmi, z młodzieżą. Wrocław. Kąty wrocławskie, oczywiście chcielibyśmy jeszcze pozdrowić z tego miejsca, zanim się nie zaczęła kolejna walka w dzisiejszym meczu, pana trenera Leszka Użałowicza, legendę wrocławskich zapasów młodzieżowych, który wyszkolił między innymi legendę, medalistę naszego zawodnika MMA obecnie, Damiana Janikowskiego. Bardzo pozdrawiamy oczywiście też Damiana. Tak, Damian Janikowski, o którym już żeśmy wspominali dwa razy wcześniej, medalista, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Mamy już 74 kilo styl wolny. Pawlo Kipen, AZ AWF Warszawski i Maj Eryk AZ Supra Rockets. A jak wspominałem jeszcze przed przerwą, to jest walka
można powiedzieć, nie wiadoma. Zawodnicy bez większych sukcesów międzynarodowych nie znają się. Trudno powiedzieć, kto tutaj jest faworytem. Ale Eric May z Wrocławia. Od początku, jaka ta walka jest dynamiczna, ile jest prób do wykonania akcji punktowej od pierwszej sekundy. To może też jest właśnie efekt tego, że ci zawodnicy ze sobą jeszcze nie walczyli. Ja myślę, że atmosfera na sali wrocławskiej jest tak gorąca, że każdemu ona się udziela. Mistrzowskie szlify, a naprzeciwko niego Eric May, kostium czerwony, AZ Supra Brokers. Wy już znacie go doskonale. To trzykrotnie brązowy medalista mistrzostw Polski seniorów. Dwa razy wicemistrz Polski młodzieżowych mistrzostw Polski. Wydawałoby się, że faworytem w tym pojedynku powinien być gospodarz. Pomijając to, że ściany, kibice wspierają go, to jest to zawodnik, który już miał start w Mistrzostwach Europy. Wprawdzie bez powodzenia medalowego, zajął tam piąte miejsce, ale trudno powiedzieć, będzie miał w tej chwili okazję do akcji technicznej w parterze. Miejmy nadzieję, że wykorzysta to, składa się do ataku. Sędzia ponagla i wznawia walkę w pozycji stojącej. Nie wykorzystał Eric parteru, no natomiast minuta 30 pierwszej rundy. Dynamicznie zaczęli, teraz jakby walka siadła. Jest potrzebny doping i są potrzebne punkty dla ekipy. Próba walki o uchwyt. Sędzia wskazuje pasywność zawodnika z Wrocławia. Jeszcze zostało 5 walk. 18:30 gdzieś. 40. Jest to piąty pojedynek dzisiejszego wieczoru. Niewiele się dzieje akurat w tej walce. Może na razie się niewiele dzieje. Sędzia teraz da zawodnika czerwonego do pozycji parterowej. I taką samą szansę jak wcześniej miał zawodnik z Wrocławia, teraz będzie miał zawodnik z Warszawy. Wybroniona, pierwszy atak wybroniony i sędzia wznawia. 15 sekund do końca pierwszej rundy, 0-0 na tablicy. Jeden i drugi zawodnik był już w parterze. Zobaczymy, co tu jeszcze w tej rundzie się wydarzy. Myślę, że niewiele się wydarzy, ostatnie sekundy. Miejmy nadzieję, że trenerzy ich pobudzą do żywszej reakcji, do ryzykowania i zdobywania w ten sposób punktów technicznych, bo w zapasach, żeby walkę wygrać, niestety lub stety, trzeba wykonywać akcje techniczne, prawda? Oczywiście i akcje techniczne są oceniane dzisiaj. Uważam, że w sposób wyśmienity przez pana Macieja Zakowicza, który jest sędzią dzisiejszego pojedynku. Sędzia klasy międzynarodowej. Oczywiście sędzia klasy międzynarodowej, sędziujący wszystkie imprezy w Polsce, jak i za granicą. Wspaniała jest ta maskotka. Reagują żywo kibice na taniec maskotki Supry. I wracamy do pojedynku. Druga runda rozpoczęła się właśnie przed kilkoma sekundami. AZ Supra Brokers Wrocław i drużyną AZS AWF Warszawa. 30 sekund drugiej rundy za nami. Zawodnicy szykują się do wykonania akcji technicznej.
i spróbował jednak zwyciężyć ten pojedynek, by przychylić zwycięstwo na swoją korzyść. Właśnie przed chwilą widziałem wicemistrza świata za pasa wrocławianina Marka Kraszewskiego, dołączył na trybuny do kibicowania drużynie Supry Broker z Wrocławia. Marek Kraszewski, bardzo sympatyczny zawodnik, wychowanek Orląt Czciel. Kolebki polskich zapasów, to właśnie stamtąd wywodzi się z Czciela województwo lubuskie. Nasza medalistka Monika Michalik. Także klub, można powiedzieć, mała miejscowość, mały klub, ale z tradycjami. Pozdrawiamy Marka Kraszewskiego. Michalik, a jeszcze Tadek Michalik, Moniki brat. Też medalista. O Kurysiach już nie wspomnę i Troczyńskich. No. To prawda. Proszę Dobrze, Państwa, wracamy do pojedynku. Półtorej minuty. I w dalszym ciągu bez akcji technicznej. Półtorej minuty, naprawdę. Bez punktów technicznych. Kolejna próba tym razem chyba będzie udana. Nie, niestety. Jest Eryk Maj. Dwa punkty. Sędzia pokazuje dla zawodnika AZS-u warszawskiego i mamy prowadzenie. Minutę do końca drugiej rundy, do końca pojedynku. Zaatakował zawodnik w kostiumie czerwonym. Punkty zdobył zawodnik w kostiumie niebieskim. Skontrował go. Był czujny do ostatniej chwili. Tą akcję zakończył na swoją korzyść i dwa punkty powędrowały na jego konto. Maskotka wrocławskiej Supry zagrzewa publiczność. 40 sekund do końca pojedynku i akcja Eryka Maja. Czy zaliczy punkty z tej akcji, czy nie? I traci dwa punkty. Podobna akcja jak poprzednia, czyli rozpoczyna zawodnik w kostiumie czerwonym akcję, natomiast kontruje go zawodnik z Warszawy. I zdobywa kolejne dwa punkty, już 4 do 0. Nie układa się ta walka. Ostatnie sekundy do zakończenia pojedynku. Wyjście za matę, jeden punkt techniczny. I zostało nam 15 sekund. 15 sekund, 1 do 4. Czy jeszcze się zmieni wynik tej walki? Eryk Maj ostro ruszył. Dwa punkty za ucieczkę, czyli mamy wynik pojedynku. 3-4. Za ucieczkę, ostrzeżenie. Niestety nie zmienia to końcowego wyniku. Zwycięża zawodnik z Warszawy w kostiumie niebieskim. 4-2. I mamy stan meczu 7-12 dla drużyny z AZS-u AWF-u warszawskiego. Zapis tej walki 3-1, a stan meczu, tak jak Kuba wcześniej wspominał, 12-7. Zaczyna uciekać zespół z Warszawy przed Wrocławiem. Ale teraz zobaczymy na macie kategorię 85 kg w stylu klasycznym. Chrząszcz Filip AZ Supra Brokers, Zacharczuk Maksym KS AZS AWF Warszawski. Przypomnijmy, że liga ma jeszcze taki drobny szczegół w zapisie punktowym, że jest zawodnik Maksym Zacharczuk z Warszawy juniorem. Wielkie zadanie przed Filipem. Jokerem, przepraszam, nie wiem. Jest jokerem, czyli
za wygrany pojedynek dostanie ekstra dodatkowo jeden punkt. Natomiast Zacharczuk to jest zawodnik bez doświadczenia jeszcze międzynarodowego. Jest mistrzem Polski, młody zawodnik, bardzo młody zawodnik, obiecujący. Natomiast zawodnik Filip Chrząszcz z Wrocławia, który wywodzi się, wychowanek Rudy Śląskiej, był już uczestnikiem Mistrzostw Świata, także ma doświadczenie może większe i miejmy nadzieję, że przełoży się to. Miejmy nadzieję, mówię, bo jesteśmy oczywiście sercem przy drużynie wrocławskiej. Pierwsza próba akcji przy drużynie wrocławskiej. Zobaczymy, jak się potoczy ten pojedynek. Bez punktu ta akcja zakończona. Na razie się sprawdzają, macają. Teraz widzę, próbują. Tak, Hieronim dołączył do nas Wałbrzyskie Zagłębie. Też bardzo mocny klub z ziemi dolnośląskiej na trybunach we Wrocławiu. Witamy, pozdrawiamy Zagłębie Wałbrzych. Pozdrawiamy wszystkie zaprzyjaźnione kluby z Dolnego Śląska. Przyjechało troszeczkę kibiców właśnie z tych miejscowości. Pozdrawiamy Kąty Wrocławskie, pozdrawiamy Wrocław przede wszystkim i kibicujemy naszej drużynie AZ Suka Brokers Wrocław. Pierwsza próba w parterze. Dynamicznie przeskoczył na drugą stronę, ale Filip Chrząszcz był czujny, wybronił ten atak i sędzia wznowił stójkę. Minuta 50 za nami pierwszej rundy. Bardzo twarda, ostra walka. Jeden, jak i drugi zawodnik idą ostro do chwytu, szukają punktów technicznych. Ja myślę, Kuba, że to jest decydująca walka o pojedynku, o końcowym wyniku. Szczególnie dla drużyny Wrocławia, jeżeli myśli o zwycięstwie w tym meczu, to pomijając to, że zawodnik z Warszawy jest jokerem, czyli dodatkowo przy wygranym pojedynku punktowałby jeszcze dodatkowym jednym punktem, to przewaga byłaby już znaczna i ciężko byłoby do odrobienia. Przypomnijmy, 12-7 prowadzi Warszawa i pojedynek w stylu klasycznym. 25 sekund do końca pierwszej rundy. Bez punktów cały czas na tablicy, ale ostro ruszył zawodnik wrocławskiej Supry w końcówce pierwszej rundy. I dużo się dzieje w czasie tej walki, punktów brakowało, ale w końcu się pojawiły pod sam koniec pierwszej rundy za wyjście za matę, a w zasadzie zmuszenie do wyjścia za matę zawodnika z Warszawy. Filip Chrząszcz swoim atakiem zmusił go do wyjścia i w ten sposób zdobył pierwszy punkt. Proszę, doceniajcie ich wysiłek, oni walczą za was. W przerwie oczywiście maskotka zagrzewa kibiców we Wrocławiu, jak i zawodników. Mamy bardzo dużo młodzieży wrocławskiego Śląska na trybunach, którzy przed chwilą prezentowali swoje umiejętności na macie. I za chwilę rozpocznie się druga runda. Druga runda, przypomnijmy, w ostatnich sekundach pierwszej rundy zdobył punkt techniczny Filip Chrząszcz z Wrocławia i prowadzi 1-0 i rozpoczęła się właśnie w tej chwili druga runda. Zawodnicy bardzo zmęczeni, bardzo dynamiczna jest ta walka, dużo prób ataków. Brakuje wykończenia akcji. Brakuje wykończenia akcji, ale ja myślę, że ta walka się dopiero otwiera. Jeszcze 2,5 minuty drugiej rundy do końca walki, więc zaraz zobaczymy, co tutaj się jeszcze będzie działo. Sędzia pogania zawodnika czerwonego. Natomiast teraz zawodnik czerwony wykluczył dwie ręce.
i mamy pasywnego zawodnika w kostiumie czerwonym. Będzie teraz bronił przymusowego parteru. W poprzedniej rundzie, przypomnijmy, wybronił parter. Tym razem próba do odwrotnego pasa. Dobrze broni się Filip. Przeskakuje lewo, prawo, niestety nie udało się. Sędzia przerwał atak bez punktu. I 2 minuty do zakończenia pojedynku. Bardzo dobra praca rąk zawodnika w kostiumie czerwonym. Dobrze wyklucza od spodu. I to przynosi kolejny efekt w postaci punktowej i już jest 3-0. 3-0 i jeszcze będzie kontynuował akcję w pozycji parterowej, wynosi do góry. Wynosi go, wynosi, tak. I czy wykona akcję punktową? Sędzia się waha, nie wie jak ocenić. Mamy chwilę, teraz przerwy. Moje słowa się potwierdzają. Bardzo kontrowersyjna ta akcja była i trudno ją ocenić. Sędzia skorzysta bardzo mądrze, bo ma taką możliwość, ma takie prawo. Skorzysta z zapisu wideo. Zaraz dowiemy się, jaki będzie werdykt sędziego. Akcja z parteru do wyniesienia z maty zakończyła się wprawdzie za matą, ale akcja, która się rozpoczyna na macie, czyli na zonie, w tym przypadku było, powinny być punkty zaliczone Filipowi. Ale poczekajmy, zobaczymy, co zadecyduje sędzia po odtworzeniu zapisu wideo. Nie oceniając tej akcji, mieliśmy 3-0, teraz widzimy, że sędzia chce jeszcze raz oglądać tą akcję, spojrzeć okiem na spokojnie. Myślę, że podejmie decyzję odpowiednią, bo o, i mamy decyzję sędziego. Sędzia nie daje punktu technicznego za tą akcję. Czyli bez punktów technicznych wynik zostaje bez zmian. W dalszym ciągu prowadzi zawodnik z Wrocławia. Wciąż 3-0. Przypomnijmy, to jest wychowanek klubu z Rudy Śląskiej, dokładnie kolebka polskich zapasów. Bardzo wielu zawodników wcześniej walczył. Dawid Karaczyński, wicemistrz świata, też właśnie wychowanek Rudy Śląskiej. Minuta do końca walki. Filip broni wyniku. Prowadzi 3-0. Bardzo ostra walka. Wielkie serce obu zawodników. Blokuje, broni. Ależ pokazują nam ambicje. Ambitnie walczy zawodnik z Wrocławia, trzeba to przyznać. Nie cofa się, nie poddaje się. Wyklucza, praca rąk jest dobra w wykonaniu jego. I jest jakby bezbronny, bezbronny jest, bez pomysłu. Może bym w ten sposób powiedział, bez pomysłu. Ostatnie kilka sekund do końca pojedynku. Bez pomysłu rzeczywiście zawodnik z Warszawy i utrzymał tą przewagę. 3-0, czyli w zapisie będzie również 3-0. 3-0. Tak, 3-0 i mamy w tym momencie wynik meczu 10-12. Wciąż dla drużyny AZS-u AWF-u warszawskiego. Natomiast teraz ujrzymy na macie kategorię 69 kg kobiety. I w tej kategorii zobaczymy po stronie w
wrocławskiej Supry zawodniczkę Hanslikowa Adela, natomiast po stronie AZS-u AWF-u warszawskiego w niebieskim stroju Herkasowa Ala. W niebieskim stroju to jest mocne określenie, z niebieskimi wstawkami. Drużyna przyjezdna zawsze w niebieskich barwach, drużyna gości zawsze w czerwonych barwach. Dokładnie tak, zaraz będą walczyć kobiety. A ja wrócę do poprzedniej walki. Rzeczywiście Filip Chrząsz stanął na wysokości zadania, bo dzięki niemu w zasadzie wszystko jest możliwe w tym meczu. Wynik 12-10 dla Warszawy jest wciąż otwarty dla obu drużyn. Miejmy nadzieję, że do końca będą się wahać losy tego pojedynku. Miejmy nadzieję, tak jak wspomniałem, że losy przechylą się na stronę drużyny gospodarzy. A teraz mamy zapasy kobiet. Zmienia się to jak w kalejdoskopie. Przed chwilą mieliśmy klasyczny, wcześniej styl wolna, teraz zapasy kobiet. Zawodniczka z Wrocławia pozyskana jest, to jest to zawodniczka z Czech, także utytułowana już, bo to jest wicemistrzyni Europy. Natomiast jej przeciwniczka z Warszawy, jeszcze bardziej utytułowana, jest wicemistrzynią Europy, medalistką mistrzostw świata, ale też już uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich. Wprawdzie bez medalu, ale jest to uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, tylko można powiedzieć górna półka zapasów kobiet w tej kategorii wagowej. Dwa punkty dla zawodniczki wrocławskiej Supry. Proszę Państwa, piękne otwarcie wyniku. No niespodziewanie, to się kibice zaskoczeni, bym powiedział, ale bardzo, bardzo zadowoleni. 2-0 dla zawodniczki z Wrocławia, ale ten pojedynek będzie jeszcze się zmieniał. Będzie się zmieniał. Walka będzie wyjątkowo dynamiczna, bo to są bardzo dynamiczne zawodniczki, doświadczone, ale walkę prowadzą otwartą. Staje się mocnym punktem wrocławskiego klubu. Hieronim, nie chciałbym się z Tobą spierać, ale wydaje mi się, że zawodniczka wrocławskiej drużyny jest także uczestniczką Igrzysk Olimpijskich. Nie mam takiej wiedzy, nie mam takiej informacji, ale niewykluczone po jej poziomie sportowym. Nie ustępuje, wręcz przeciwnie. Nie, nie, bardzo jest wręcz wysoki poziom tej walki i bardzo wyrównany. Przoduje. Zerwał się doping w tej chwili właśnie dla zawodniczki z Wrocławia. Jest doping kolego sympatyków zapaśniczego talentu Adeli Rozlickowej. 2 minuty 15 sekund mamy na tablicy i wynik 2-0 dla zawodniczki z Wrocławia. Sędzia pokazuje teraz, że jest pasywna zawodniczka warszawska. Trzy walki i każde rozstrzygnięcie już ma swoją wagę. To już kolejna próba ataku, tym razem w nogi. Bardzo ciekawa akcja, bardzo zawinięte nogi z głową i teraz czy sędzia pokaże? Pokazał. Będą dwa punkty. Tak, dokładnie. I wyrównał nam się ten pojedynek 2-2. Bardzo dobrze. No i uratował gong z opresji zawodniczkę z Wrocławia, bo już była próba młynka, tak zwanego młynka. Na szczęście zakończyła się ta pierwsza runda i mamy w tej chwili na tablicy wyników remis 2-2 i wciąż wynik końcowy tego pojedynku, jak i całego meczu, wciąż jest otwarty. Oczywiście, że jest otwarty, bo mamy walkę i później jeszcze dwie walki nas czekają w kategorii 97 styl wolny i kategoria 130 kg, w której
zobaczymy naszego wrocławianina, wrocławskiego zawodnika Łukasza Banaka, 9. zawodnika Igrzysk Olimpijskich w Londynie, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy pojedynek na zakończenie. Można by powiedzieć, że Wrocław ma mocny punkt w ostatnim pojedynku. Mocny punkt. Rozpoczęła się druga runda. I kolejne próby, tym razem zawodniczki z Wrocławia. Udana próba zejścia do nóg, zakończona dwoma punktami. Próbuje jeszcze w parterze klamry, sędzia przerywa. 4-2. Dokładnie, 4-2. Stójka. Wracając do naszego zawodnika, o którym żeśmy wspominali, Łukasz Banak. Rzeczywiście to piąty zawodnik mistrzostw świata, uczestnik Igrzysk Olimpijskich. I to na pewno będzie mocny punkt w drużynie wrocławskiej. To zdobyć punkty, ale tutaj się ładnie nam pokonało. Dwa punkty, znowuż wyrównanie tego meczu. Dwa punkty. O, i będzie kreacyjna pozycja. Zawodniczki z Warszawy, ale skomplikowana klamra. Nie wiadomo, czy trzymają ręką, czy nogą. Jeszcze głowę dokłada i kolejne dwa punkty pokazuje sędzia dla zawodniczki warszawskiej. I mamy 4-6 na tablicy wyników w tym momencie po tej akcji. Trenerzy pan Artur Kraszewski i Andrzej Jaworski protestują, domagają się jeszcze dwóch punktów. 6-4 i już straciła przewagę zawodniczka z Wrocławia. Teraz z kolei ona musi atakować, jeżeli marzy i myśli o zwycięstwie. Nie tylko zwycięstwie swoim, ale przede wszystkim zwycięstwie swojej drużyny. Ale się zderzyły głowami. Wytrzymują starcie i zapaśniczego zdrowia, by wytrzymać napór młodej Czeski. 50 sekund, 45 sekund, 4-6 wynik na tablicy. Sędzia chyba przerwie, tak, sędzia przerwał, bo nic się nie działo w tym uchwycie. 6-4 prowadzi zawodniczka z Warszawy. Kolejna próba, i znowu bez punktów technicznych. 30 sekund. I kolejna próba zejścia do nóg. 2-2. Ale się 8-6, no niesamowite, skomplikowane. Walizka za dwa punkty. 10-7. Powinien 10 być sekund. Wynik na tablicy, tak. I ostatnie sekundy, niestety, ostatnie sekundy. Kończy się ten pojedynek. Strasznie zagmatwana końcówka. Wiele akcji punktowych i ostatecznie zwycięża. 7-10 w punktach technicznych, co daje 1-3 zapis dużych punktów. Mamy wynik meczu 11-15 dla drużyny AZS-u AWF-u warszawskiego przed ostatnimi dwoma walkami w dzisiejszym meczu we Wrocławiu. W przedostatniej walce styl wolny mężczyzn, kategoria 97 kg, Minkajlow Zelimkhan AZ Supra Brokers kontra Gazma Medow Magme Drasul KS AZS AWF warszawski. Trudno wymówić niektóre nazwiska zawodników zagranicznych w tym pojedynku. Po stronie gospodarzy wystąpi zawodnik z Rosji, wybitnie utalentowany zawodnik z wielkimi sukcesami. Przepraszam, zawodniczka. W kostiumie niebieskim. Gazimadow
Ahomet Rasul Azeres Abuet. Przepraszam, zawodnik z Rosji, w drużynie wrocławskiej, to jest wicemistrz Europy, medalista mistrza świata, uczestnik igrzysk olimpijskich. Jego przeciwnikiem jest również ugotowany zawodnik, również zawodnik pozyskany z zagranicy. Ja myślę, Hieronim, że po tym, po tej walce może być bardzo sytuacja ciekawa w wyniku tego meczu, bo możemy zobaczyć remis przed walką naszego największego, że tak powiem, sercem zawodnika, kapitana z Wrocławia, Banaka. Banaka, kapitana drużyny wrocławskiej, ducha tej drużyny. Miejmy nadzieję, że zawodnik w kostiumie czerwonym w tej kategorii wagowej w stylu wolnym da szansę naszemu Łukaszowi w ostatniej walce, żeby przechylić szale zwycięstwa na stronę Wrocławia. Ale poczekajmy, walka pewnie będzie dosyć ciekawa, bo to są dwaj zawodnicy, to już są ostatnie walki tego meczu, więc oni też są świadomi, że od wyniku ich walki decyduje o tym, czy drużyna ma jeszcze szansę zwyciężyć w tym meczu, czy też nie. Proszę bardzo, pierwsza próba i od razu dwa punkty dla zawodnika wrocławskiej Supry. Piękna akcja książkowa, można by było powiedzieć, zejście do nóg. I kolejne na tym nie spoczywa, robi kolejne ataki i kolejne zdobycze punktowe, tym razem w parterze. I już mamy 4-0 po minucie walki. W przypadku, gdyby udało się wygrać reprezentantowi gospodarzy przez przewagę techniczną, czyli 12-0, drużyna gospodarzy zdobyła 4 punkty. Krajowa Liga Zapaśnicza jest na bardzo wysokim poziomie sportowym. Jest to jedna z najmocniejszych lig na świecie. Liga niemiecka jeszcze ma tutaj w swoich szeregach również najlepszych zapaśników. Myślę, że ta właśnie Liga Polska, Krajowa Liga Zapaśnicza, idzie w kierunku bardzo dobrym. Propaguje sport, propaguje sporty walki, ale też propaguje sport wśród dzieci, wśród młodzieży, bo musimy chyba przyznać wspólnie, jako trenerzy tej dyscypliny, że zapasy jest sportem wszystkich dzieci, jest najbardziej ogólnorozwojowym sportem dla właśnie młodzieży, dla dzieci. I to jest im plus. Zachęcamy rodziców, którzy oglądają nas, słuchają, do tego, żeby właśnie na zajęcia z zapasów, na zajęcia ogólnorozwojowe zapisywać swoje dzieci. A my wracamy do pojedynku. Wynik mamy już na tablicy 5-0. Bardzo dobra informacja dla kibiców, dla trenerów, dla drużyny wrocławskiej. 5-0 to już jest pokaźna zaliczka na drugą część pojedynku. Ostatnie sekundy pierwszej rundy. Miejmy nadzieję, że nie zmieni się ten wynik. Ja myślę, że teraz mamy przerwę po pierwszej rundzie 5-0. To będzie 30 sekund dla trenera drużyny wrocławskiej Juliana Kwita oraz prezesa, właściciela Supry Brokers, pana Józefa Tracza. Jakby nie było, trzykrotnego medalistę olimpijskiego, jednego z najbardziej utytułowanych polskich zapaśników w historii zapasów. Dokładnie tak, trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich. Ja myślę, ewenement w skali świata, ja bym powiedział. Ale ja myślę, że potrafi tak nastawić w ciągu tych 30 sekund zawodnika, żeby ta walka się rozwinęła. Zakończyła na jego korzyść. Przypomnijmy, trener Józef Tracz, wybitny zawodnik, nie zakończył swojej kariery, nie osiadł na laurach, jak to mówią. Pracuje, prowadzi drużynę,
właśnie drużynę zawodową Suprę Wrocław, ale też prowadzi Akademię Zapasów Józefa Tracza. Praca z dziećmi, praca z młodzieżą, o której żeśmy już wiele razy wspominali. I mamy jeden punkt, czyli mamy wynik 6-0. No pięknie układa się ten pojedynek dla Wrocławia. Otwiera się szansa zwyciężyć w całym meczu, ale jeszcze poczekajmy, bo do końca tego pojedynku, tej rundy 2 minuty, no i pojedynek ostatni w tej kategorii, najcięższy. Bardzo zacięty to pojedynek, tego spodziewaliśmy się przed tym meczem. Dwie minuty do końca przedostatniego pojedynku dzisiejszego meczu we Wrocławiu. Obserwuję tą walkę i muszę powiedzieć, że zawodnik w kostiumie niebieskim nie ma za bardzo pomysłu na sforsowanie i wykorzystanie swoich atutów rzutowych. W tym pojedynku, żeby zdobyć jakieś punkty techniczne. Ja myślę, że może ma, ale został tak zdominowany, że nie zdążył nawet wsadzić ręki do kieszeni, żeby wyjąć karty, którymi chciał zagrać. A być może to kibice go zdepromowali tym dopingiem głośnym. A może atmosfera we Wrocławiu jest bardzo gorąca. Bardzo pięknie to wygląda. Kibicują i młodzi, i starsze osoby, i kobiety, i mężczyźni, i dzieci, całymi rodzinami. Miłe obrazki obserwujemy na trybunach. Minuta do końca przedostatniego pojedynku. 6-0 wynik na tablicy. Zawodnik czerwony właśnie zerknął na tablicę, popatrzył i szuka jeszcze, żeby dobić do 12 punktów do przewagi technicznej. Zakończyć walkę przed czasem. Ważne jest, żeby też nie stracił punktu. Widzę, że tutaj chyba jest bardzo świadomy zawodnik w czerwonym kostiumie, bo jeżeli straci choćby jeden malutki punkt techniczny, to drużyna przeciwna zdobędzie duży punkt w zapisie tym głównym. A przy tak wyrównanym w tej chwili wyniku 15-11, każdy punkt na wagę złota. 15 sekund. Tutaj widzę, że bardziej koncentruje się w tej chwili, żeby nie stracić punktu, niż żeby zdobywać kolejne. Ostatnie sekundy tego pojedynku. Kilkanaście prób i żadna nie przyniosła efektów punktowych zawodnikowi z Warszawy. 6-0 w małych punktach, w dużych punktach 3-0. Wygrana walka dla drużyny wrocławskiej, co daje nam wynik w meczu 14-15 przed ostatnim pojedynkiem, w którym wystąpi w kategorii 130 kg Banach Łukasz z AZ Supra Brokers z Lutą Marcinem KS AZS AWF Warszawski. Czyli wracamy do stylu klasycznego i o tym pojedynku, o którym już żeśmy wielokrotnie wspominali. Zapowiedź tej walki na macie, hala stulecia, Wrocław, piękna kobieta promuje, reklamuje kolejną walkę decydującą w tym meczu. Do 130 kg właśnie będzie walka w stylu klasycznym. Piękne obrazki oglądamy w tej chwili. Tak tutaj spoglądam na moją prawą stronę i widzę wicemistrza świata, pana Marka Kraszewskiego, prywatnie wujka Łukasza Banaka, który aż się podniósł i bym był niemiły, jakbym powiedział, że włosy mu stanęły dęba na głowie przed tą walką, ale to chyba wszystkim kibicom w hali wrocławskiej, widząc Łukasza wychodzącego na matę. Łukasz Banak urodził się w Trzcielu. Rzeczywiście to jest siostrzeniec Marka Kraszewskiego, wybitnego naszego zawodnika sprzed laty. Łukasz Banak kontynuuje jego karierę. Udało mu się
wystartować w Igrzyskach Olimpijskich, to co nie udało się Markowi właśnie Kroszewskiemu. I obserwujemy początek walki. Początek walki. Walki decydującej nie tylko o wyniku tego pojedynku w tej kategorii, ale o całym wyniku meczu między Wrocławiem a Warszawą. Przypomnijmy, przed tym pojedynkiem stan meczu jest 15-14 dla Warszawy, więc kto zwycięży w tej walce, ta drużyna wygra cały pojedynek. Piękna próba biodrowa Łukasza Banaka, natomiast widzimy tutaj sytuację, w której trener drużyny AZS-u warszawskiego rzuca tak nerwowe zwany chwile w tej challenge. Chwili. Nerwowe chwile. No nerwowe chwile na trenerzy pewno to są dla trenerów, dla zawodników. Pojawili się na macie zamiast zawodników. Każdy trener ma prawo poprosić sędziego, czyli tak zwany challenge rzucić, żeby sędzia sprawdził, czy się pomylił, czy może nie. I jeżeli potwierdza swoją pierwszą decyzję, czyli akcja była bez punktu. Bez punktu, czyli będzie walka kontynuowana bez punktów. 0-0 w dalszym ciągu na tablicy, natomiast drużyna warszawska nie ma już prawa do składania protestów w wyniku sędziowskiego. Poczekamy aż na tablicę wróci nam wynik. Mamy 49 sekund i 0-0 w ostatnim pojedynku dzisiejszego meczu we Wrocławiu. Macie szansę wygrać, a ja myślę, że nie będzie tak całkiem łatwo, powiem bardziej luto. Czuję, że to będzie bardzo, bardzo gorąca i emocjonująca walka. Zbicie Łukasza Banaka bez zdobyczy punktowych. Sędzia pokazuje pasywność zawodnika w kostiumie niebieskim. Jest pierwszy punkt. Czy nie ma pierwszego punktu? Nie ma, walczymy. Jak Państwo widzą pewnie bardzo dobrze, Łukasz jest zawodnikiem idącym bardzo mocno z nóg i nadającym tempo tej walki. Sędzia już pokazywał pasywność zawodnika AZS-u warszawskiego. Pewnie zaraz wskaże jeszcze raz pasywność i Łukasz otrzyma pozycję parterową. O, właśnie w tej chwili mamy taką sytuację. Łukasz, kolejna pasywność. Walka będzie się toczyć teraz w pozycji parterowej. Atakującym będzie zawodnik w kostiumie czerwonym, czyli będzie miał szansę na zdobycie swoich pierwszych punktów. Zobaczymy, jak to się zakończy. Próba dopięcia uchwytu. Jest, mamy dopięty uchwyt teraz. Zawodnik Supry Brokers szykuje się do wykonania akcji technicznej, ale sędzia wznawia walkę w pozycji stojącej. Zbyt długo składał się do tego ataku, sędzia przerwał i rozpocznie się w stójce. 2 minuty za nami już pierwszej rundy tego pojedynku. Kolejne piękna akcja z naporu, wpuszczenie zawodnika, 2 punkty dla Łukasza Banaka. Widzieliście Państwo zejście z linii ataku, zbicie przeciwnika i obejście za 2 punkty. Bardzo ładna akcja w wykonaniu Łukasza, jego koronna akcja przynosi mu 2 punkty. I dalej Łukasz wykonuje swoją walkę. Szaleją w tej momencie na trybunach. Doping, ogromny doping jest dla zawodnika z wrocławskiego. Wrocławski się cieszy. 15 sekund do końca pierwszej rundy. 2-0 na tablicy wyników dla Łukasza Banaka, zawodnika Supry Brokers z Wrocławia.
Przypomnę, stan meczu 14 do 15 przed ostatnią walką. Akcja po gwizdku, a w zasadzie po gongu, zakończyła się pierwsza runda. Zostało nam ostatnie 3 minuty tego pojedynku i całego meczu. Ciekawe, kto rozstrzygnie ten pojedynek na swoją korzyść i tym samym Hieronim. Ale tak popatrzmy, że jeżeli w tym momencie by się zakończyła walka, to zwyciężyłby zespół wrocławskiej Supry. No ale żeby ona się zakończyła takim wynikiem, to jeszcze jest 3 minuty przed nami. Ja myślę, że ona się nie zakończy takim wynikiem. Ja myślę, że tutaj dokładnie Łukasz chciałem jeszcze, to samo powiedzieć, jeszcze dołoży kilka ciekawych akcji. Będą jeszcze punkty w tej walce. I rozpoczęła się właśnie druga runda. Chociaż Marcin Luto stawia się starszemu zawodnikowi. Tutaj też może decydować kondycja młodszego zawodnika, czy przeważy doświadczenie starszego zawodnika. No cały czas widać zdecydowanie Łukasz, jak stawia napór, jak stawia walkę tak naprawdę pod swoją dyktaturę, pod swój plan, który na pewno miał przygotowany na tę walkę. Walka, która decyduje o losach tego spotkania. Mimo to, że to jest kategoria wagowa do 130 kg, walka naprawdę toczy się w dużym tempie. Jest dużo zwrotów akcji, zejścia z linii ataku. Po raz kolejny sędzia wskazuje pasywnego zawodnika z Warszawy i po raz kolejny będziemy mieli pozycję parterową, przymusowego parteru. 2 minuty do końca walki. Wrocławski Krasna poszli na zajęto, wszyscy wiecie i jedziemy. Łukasz ataku. Nie było gwizdka sędziego. Łukasz musi położyć ręce na plecach, żeby sędzia mógł gwiznąć, rozpocząć walkę. Czy będzie próba? Na pewno zawodnicy są bardzo, bardzo śliscy, mokrzy, żeby przypadkiem przy tej próbie nie stracić punktu. Nie próbował, nie ryzykował zawodnik wrocławski. Nadal wynik jest 2 do 0. Trener zostały Józef ostatnie 2 minuty. Trener Józef Tracz cały czas podpowiada. Siedzi tak troszkę jak na gorącym krześle. Wszyscy, nie tylko trenerzy, ale i kibice chcieliby, żeby ten pojedynek już się zakończył. Już się zakończył tym wynikiem. A tu jeszcze półtorej minuty. Szybciej upływał, ale niestety te sekundy upływają bardzo, bardzo wolno i wciąż jest do końca pojedynku jeszcze daleko. Mamy tutaj ponad minutę, to jeszcze jest bardzo dużo czasu, ale zawodnik Luto niestety nie próbuje żadnych akcji, co mnie trochę dziwi, dlatego że przegrywa przecież ten pojedynek. Stojąc na pewno sędzia mu nie przyzna żadnych punktów. Czyżby opuściły go siły? Ja myślę, że tempo, jakie tutaj Łukasz nadał w tej walce, było piorunujące i 45 sekund mamy do końca. 2-0 wynik na tablicy cały czas dla Łukasza. Jedna akcja się odbyła w tej walce. 30 sekund. Końcówka, kibice już praktycznie na stojąco oglądają tą walkę. Ostatnie 30 sekund, część kibiców staje z miejsc. Wszyscy skandują Łukasz, 15 sekund. Marcin Luto ruszył do ataku, jakby drugiej sił dostał, drugiej młodości. Nie wiem, przez większość część drugiej rundy przestał. Ostatnie sekundy. Niestety, jego atak był zbyt późno. Ostatnia akcja była już po czasie i wynik końcowy
17-15 dla Supry Wrocławskiej. Proszę Państwa, kolejna wygrana drużyny wrocławskiej. Ogromna niespodzianka, bym powiedział. W tym sezonie drużyna Supry Wrocławskiej jest ogromną niespodzianką i kibice na stojąco dziękują zawodnikom. Chciałoby się powiedzieć, że wróciliśmy z dalekiej podróży, mam tu na myśli drużynę wrocławską. Były momenty już bardzo dramatyczne, wyniki, przewaga drużyny wrocławskiej rosła, ale w ostatnich dwóch pojedynkach wyrównali i w ostatnim pojedynku Łukasz Banach przypieczętował zwycięstwo swojej i swojej drużyny. Teraz jeszcze zaczekamy na wybór sędziego, który zawodnik zostanie najlepszym zawodnikiem meczu. Myślę, że sędzia już wie, już chwycił tutaj statuetkę dla najlepszego zawodnika tego meczu. Bardzo ciekawego meczu, jakby nie było, bardzo emocjonującego, do końca trzymającego. Emocje trzymały w napięciu rzeczywiście do ostatniej walki. Powiem więcej, do ostatnich sekund. Nie wiem, czy tutaj sędzia jest w stanie, pan Maciej Zakowicz, czy jest w stanie nam zdradzić, kto zostanie najlepszym zawodnikiem. Nie, odszedł od naszego stolika. Zapraszają tutaj speaker, pan Dariusz Kołacz, który cały mecz tutaj nam pomagał. Bardzo ładny pojedynek, dużo emocji, w przerwie widzieliśmy pokazy najmłodszych adeptów zapasu, także bardzo serdecznie witamy, kibice pomału się zbierają do wyjścia, a przecież jeszcze czeka nas wyjątkowe wyróżnienie dla najlepszego zawodnika tego meczu. Czy to będzie zawodnik z Warszawy, czy to będzie zawodnik z Wrocławia, to zaraz się okaże. Będziemy to powtarzać. 17-15, ale Hieroniu, chyba nie muszę ci przypominać, która drużyna z...